Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na bardzo ciekawą partię Jana Krzysztofa Dudy z na Dawidem Nawarą, najlepszym czeskim arcymistrzem. Panowie znają się jak kusekonie, Konie, rozegrali ze sobą już wiele partii i partia była rozgrywana tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika w trybie online. Co to znaczy, grali online, wiadomo. Ciekawą rzeczą jest to, że za wygranie partii w tym turnieju eliminacyjnym jest nagroda 200, jest 750 dolarów za wygranie jednej partii, co jest ciekawe. Za remis jest 250 dolarów. Całkiem pokaźne sumki jak na pojedyncze gry Jest to takie dosyć fajne w sumie Bo to premiuje zwycięstwa Przede wszystkim Zawodnicy są zmotywowani na pewno do tego Żeby wygrywać Bo za zwycięstwo mamy 3 punkty Za remis 1 punkt I za porażkę oczywiście 0 Bardzo ciekawa partia Tutaj Jan Krzysztof Duda jest w niezłej formie Chyba trzeba przyznać Bo zremisował już z Magnusem Carlsenem Bez problemu kolorem czarnym Dobra dosyć gadania Przejdźmy już do rzeczy. Janek rozpoczął E4, E5, skoczek na F3, skoczek na C6, goniec B5, partia hiszpańska na szachownicy, Dawid Nawara, skoczek e 6 Dawid Nawara to jest taka ciekawostka, to jest jeden z licznych zawodników na świecie, który gra każdą partię na wygraną ON. Nie uznaje remisów tak naprawdę, jak ktoś mu zaproponuje remis po dziesiątym ruchu, to on po prostu go odrzuci i będzie grał na zwycięstwo, czy białymi, czy czarnymi, nieważne. D3, bronimy tutaj pionka, Goniec zagrywa na C5 i teraz Janek wybił skoczka, jedna z możliwości. Tutaj Dawid Nawara grał tak, taką partię z Magnusem Karlsenem i w niej zwyciężył właśnie w tym samym turnieju eliminacyjnym. Janek skoczek C3, hetman E7, tu się nic wielkiego nie dzieje, Goniec E3, bardzo ciekawy ruch, bardzo mi się podoba dlatego, że jak będzie wymiana to wybijamy, wybijamy pionkiem, zdwojone pionki w centrum nie muszą oznaczać słabości, wręcz przeciwnie, w tym wypadku jest dobrze. Tutaj jak zrobimy roszadę to wieża sobie fajnie działa po linii F, można spróbować grać w przyszłości skoczkiem na H4 i skoczek F5, na przykład taki plan można stosować. Ja bym przynajmniej tak próbował. W każdym razie po końcu na E3 nastąpiła roszada. Janek tutaj szybciutko wybił gońca, jest w porządku, posunięcie H3, bardzo ważny ruch dlatego, że ograniczamy gońca na G4, ten goniec sobie już tutaj nie pogra, no i mogą z tym gońcem być małe problemy, aczkolwiek to jest cały czas teoretyczna zapewne pozycja. W tej sytuacji nastąpiło A5, czyli walka o skrzydło hetmańskie, Janek zagrywa A4, czyli nie zamierza też Odpuścić, blokuje te pionki, blokuje pionka A5 przede wszystkim. Bierza D8, sprytnie tutaj na Hetmana, tu się nie przejmujemy, białe robią po prostu ruszadę, Skoczek E8, czyli zaczynają się tutaj manewry, wojenne. Skoczek zagrywa na E2, to samo, skoczek może się przyrzucić na G3, na dosyć ciekawą yy, i. Lepszą pozycję zdecydowanie niż na C3, bo z C3 zauważmy, że on tam nie miał za bardzo dobrej, dobrej gry. I teraz Hetman C1. Może nas ten ruch nieco zdziwić na pierwszy rzut oka, ale ten Hetman przerzuca się po prostu do centrum. Nastąpiło C5, Hetman E3, B6, obrona. W sumie ten goniec, jak widać, też dobrze sobie może działać po. Między swoimi pionkami, ale też e, zwróćmy uwagę, że pozycja ma charakter raczej zamknięty. Król H2, Skoczek na D6, tu się nic wielkiego nie dzieje. Posunięcie B3, bardzo ważny ruch, żeby nie było takiego zagrania. C4 przypad, przypadkiem, goniec zagrywa na D7. I teraz Janek, y, no, bardzo mi się spodobał plan y, białych, dlatego że zagrywa posunięcie. Bierze G1. Wygląda dziwnie, ale to jest bardzo normalny i bardzo ciekawy plan. Posunięcie G4. Nie widać, jak można temu przeszkodzić. Dawid zagrywa F6. G4 następuje. No i G5. G5 nie jest dobrym ruchem. Wydaje się solidnym posunięciem, ale niestety nie jest to dobry ruch. Brakuje tutaj bardzo szybko skoczka na F4. Jakby skoczek miał zaraz, jakby stał na E6, to jak najbardziej można próbować, bo na F4 można się pakować skoczkiem. Ale w tym wypadku no, nie jest to dobra opcja. Można by było próbować na przykład G6 sobie zagrać. Ten ruch na pewno byłby trochę lepszy, wyczekujący na przykład taki ruch G5. Czasami można próbować też grać F5, ale trzeba uważać oczywiście na pionka E5 po wybiciach. A no, ja mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. w tej sytuacji. No, poszło G5. Sprawdźmy, co dalej. Janek, skoczek G3. Tutaj trzeba umiejętnie przestawić swoje figury. Nasz arcymistrz uczy nas, jak to zrobić. Zobaczmy, że po Król F7 skoczek zagrywa na D2. W tej sytuacji wieża H8. Ja tutaj za dużo też nie komentuję, bo tu też że tak powiem, nic się wielkiego nie dzieje. Tylko zwróćmy uwagę na fajne manewry ze strony białych. Hetman F3 bierze AG8. Czyli tutaj ciężkie figury lecą z tej strony, i skoczek z D na F1. Dużo manewrów, zobaczcie spokojnie, to jest wszystko pod kontrolą. Te ważne punkty są kontrolowane przez pionki i przez skoczka. Bardzo ważna rzecz, dzięki temu białe są tutaj bezpieczne i nie ma jakiejś kontry typu H5. A trzeba na to takie ruchy też zwracać uwagę. Goniec zagrywa na E6, skoczek E3, i właśnie te skoczki pokazują totalną dominację w zamkniętych pozycjach. To jest piękny obrazek. Bierze zagrywa na F8. I teraz Janek H4. Bardzo fajne posunięcie. Takie, które trochę zaczyna gryźć i wywołuje u przeciwnika pewnego rodzaju błędy. Posunięcie H6 nastąpiło, ale jakby tutaj pionek zbił na H4, to się w ogóle białe nie przejmują, a nawet się cieszą. To skoczek idzie na F5. Plan byłby tu bardzo łatwy. Do G5 byśmy dążyli białymi prawdopodobnie. Te pionki na linii H nie mają znaczenia, bo one prędzej czy później zostaną zbite. Po H4 nastąpiło H6, na co Janek zagrywa wieża na G2, Hetman zagrywa na D8, wieża H1, zobaczcie jak fajnie te ciężkie figury zaczynają się komponować ze skoczkami, w ogóle gęsto po tej stronie, ale to jest tutaj chyba w porządku, ta pozycja, król zagrywa na E8, widać, Dawid tutaj ucieka tym królem, król G1, król ucieka sobie do takiej długiej roszady. Można powiedzieć, długa szada będzie robiona na raty, ale to chodzi o to, żeby króla po prostu schro... król złapał schronienie wieża z G na H2. I już teraz na pewno większość osób zauważa pewnego rodzaju plusy u białych, te wieże dobrze tu działają, jest opcja przełomu, jest zbicia na g5, więc to się może dobrze fajnie komponować. Król zagrywa na C8 i skoczek z G na F5. Przyszedł taki moment, że właśnie skoczek tu się musi władować. Liczymy się oczywiście z biciem jednej i drugiej figury. Zawsze odbijamy pionkiem z G i to na pewno jest dobry moment. Ten skoczek na D5 w przyszłości na G4 może sobie fajnie podziałać. Król zagrywa na B8 i Janek zagrywa skoczek G7. Skoczek G7 ruchem złym nie jest, ale chyba był lepszy, było lepsze zagranie. Moi drodzy, jak zagrać białymi, żeby tutaj uzyskać przewagę? Otóż można byłoby po prostu zbić pionka na G5 i teraz tak. Musimy sobie przepatrzeć kilka opcji. Jeżeli bije pionek z F, to bijemy pionka na H6. Pion więcej, totalna dominacja, sprawa łatwa. Jeżeli zbija pionek na H5 na, z H na G5, no to w tej sytuacji trzeba by było znaleźć taki bardzo ważny ruch pod tytułem skoczek e 7 Ciekawe posunięcie. Jeżeli Hetman zbija, no to wiadomo, wie, że bije na H8, taktyka. Jeżeli król na przykład zagrałby na B7, bo tu groziły widełki, no to w tym układzie po prostu zbijamy na H8, wieża zbija Hetman F6 i wygrywamy białymi bez żadnego problemu. Jeszcze jest opcja oczywiście w tym układzie. Po prostu zbicia na H2. Skoczek dałby szacha, król C8. Zbicie, zbicie, zbicie. No i chyba nie trzeba komentować tej sytuacji. Totalnie wygra na białymi. No, wydaje mi się, wydaje mi się że po prostu Janek przeoczył, albo miał po prostu inne plany. Zagrał Skoczek G7. Zb zobaczymy, jak to się wszystko potoczyło. Po Hetman na E7. Skoczek po prostu zbił na E6. Hetman E6. Ja sobie zdaję sprawę, że dosyć szybko przestawiam, ale wierzcie mi. Nic tu się jakiegoś spektakularnego nie działo, a ważne są manewry figurowe. Uważam w tej partii, żeby sobie troszeczkę to y, przepatrzeć i jakieś tam dla siebie y, nauki wyciągnąć. Pionek zbił tutaj na G5, no oczywiście tym nie można. Pionek zbił. Y, no i Janek y, uderza tutaj fajnie taktycznie, jest jedyny ruch, który daje możliwość przewagi wieża H6 oczywiście, wieża zbija na H6, zwróćmy uwagę, że jak wieża zbija na H6, to Hetman F8 i tutaj zbijamy, no więc wieża zbija Hetmana na F3, wieża zbiła na E6, Wieża zbiła na H1. To oczywiście trzeba liczyć wszystko. Zobaczcie, król zbija i wieża na F2. Ktoś by mógł tutaj spanikować białymi, bo wieża się dostała do obozu, ale nie Janek tu Janek dobrze przeliczył, zbija po prostu na E5, pion więcej. Wieża E2. No, skoczek jest atakowany, więc idzie sobie na D5. Wieża zbija pionka. No można powiedzieć, robi się gorąco, bo wieża zajęła się tymi pionkami. Zaj chce się zająć tymi pionkami i je próbować zbijać. No ale Janek też robi swoje. Wieża bije G5, ten pionek zaczyna być wolny i jeszcze jest opcja szacha na G8. Wieża B2, no. Gra Dawid. Dawid jest takim zawodnikiem, że gra do samego końca, co ciekawe czasem nawet gra do mata i dosyć często widać obrazek, jeżeli już ma przegraną pozycję powiedzmy, no to mat na szachownicy może zaistnieć. Wieża zagrywa na g8, szach, król b7 i wieża g7 po prostu na 5 c7, ataku atakujemy pionka c7, wieża b3, Janek zbił na c7. I król zagrał na A6. Jeżeli król zagrałby na B8, bo to się bardziej narzuca, to tutaj białe mają przygotowany ruch wieża C6 z atakiem na skoczka i przy okazji na pionka. No i tak naprawdę skoczek C8 też jest takim ruchem narzucającym się, który broni piona, lecz to nie zdaje egzaminu z prostego powodu. Mianowicie pionek G5 zasuwa. A jeżeli wieża zbija kolejnego pionka, to zwróćmy uwagę, że w pionach jest porówno, ale jednak tutaj ten pionek jest bardziej groźny i można zagrać królem na G2. To jest bardzo Ważne posunięcie, które ogranicza wieżę. Oczywiście, jakieś tam szachy istnieją, to król się zawsze tam może zbliżać i pomagać pionkowi dotrzeć do pola przemiany. No w tej sytuacji powieża bije C7, król zagrał na A6, no i wieża D7 moi drodzy. E, tutaj skoczek na E8, wieża E7 znowu goni tego skoczka, skoczek wrócił na D6. Nastąpił szach, król B7, skoczek B5. I zwróćmy uwagę, że ginie skoczek. Tylko że Dawid Nawara zagrał królem na C6 i dostał mata na 7. Tak jak wspomniałem, zawodnik, który gra do końca, rzadki obrazek na tym poziomie powyżej 2700 zawodnicy i mat na szachownicy, ale bardzo przyjemny obrazek. No Dawid słynie z takich ciekawych partii, nawet jak przegrywa, w każdym razie Miło się ogląda. Janek w formie. Cieszymy się niezmiernie. E, dzięki serdecznie za uwagę, a jeszcze przypomnę tylko, że jeżeli chcecie robić zakupy szachowe, to zacząłem współpracę z szachowo.pl macie 10% rabatu na e, hasło Pan Szachuś. E, serdecznie dzięki z góry, to też jest e, wsparcie e, mojego kanału przy okazji. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to masz też darmowego e-booka do pobrania, wszystko jest w opisie filmu. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.